Już w najbliższą niedzielę w wielu miastach Polski, w tym również w Kutnie, odbędzie się Orszak Trzech Króli. Spod parafii świętego Wawrzyńca wyruszy barwny królewski korowód na czele z orkiestrą, który ma przypominać o tym, że w czasie Bożego Narodzenia Bóg przychodzi do każdego z nas. Jakie wydarzenie będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę, 6 stycznia? 6 stycznia to Dzień Objawienia Pańskiego, czyli uroczystość Trzech Króli. Akurat przypada w tym roku w niedzielę, dzień misyjny w Kościele, kiedy patrzymy na cały świat, nad którym Pan Jezus wyciąga swoją rączkę i błogosławi, a do Niego przychodzą trzej mędrcy, Kacper, Melchior i Baltazar. Ci trzej mędrcy, czy także w naszej kulturze trzej królowie, to ci, którzy reprezentują cały świat, którzy przychodzą do Pana Jezusa, ofiarując Mu władzę, ofiarując miłość, ofiarując wszelkie bogactwa, a także ofiarując wszelkie nadzieje związane z przyszłością, z tym, co jest przed nimi. I tego dnia w naszym mieście, także w całej ojczyźnie naszej, przeżywamy Orszak Trzech Króli. W naszym kościele świętego Wawrzyńca rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 11:30. W czasie tej mszy świętej dzieci, także które się przygotowują do pierwszej komunii świętej, otrzymują książeczki nabożeństwa, aby tym lepiej się przygotować na sposób sakramentalny, więc to jest także pewien znak zyskiwania mądrości. I na koniec mszy świętej jest początek tego wydarzenia, które wiąże się z przyjściem Trzech Króli. Mędrcy dialogują przy ołtarzu, później wychodzimy na ulicę Królewską. Tam są anioły z cukierkami, tam będą także korony, które można założyć, z których można skorzystać, które przygotowała instytucja, która się nazywa zresztą Orszak Trzech Króli. I pójdziemy także z orkiestrą strażacką, będą także grupy rekonstrukcyjne, będą osoby, które wszystkie osoby dobrej woli, które rozumieją to, co aniołowie wyśpiewali już w dzień Narodzenia Pańskiego. Chwała ludziom dobrej woli. I będziemy szli ulicą Królewską i tam gdzieś w połowie ulicy Królewskiej jest ten słynny dialog, gdzie na jednym z balkonów kamienic jest dialog z królem Herodem, tym królem, który boi się władzy prawdziwej, a my chcemy być tymi, którzy rozpoznają to, co jest prawdą, dobrem i pięknem. I udamy się aż po żłóbek Kutnowski na plac Marszałka Piłsudskiego. I tam ostatnia część naszego spotkania. W trakcie zresztą także będzie grała orkiestra strażacka. Będziemy także śpiewali kolędy. Zaś przy żłóbku także wystąpi nasza parafialna scholka z kolędami. Zachęcam także do włączenia się we wspólne śpiewanie. Niech ten czas będzie rzeczywiście czasem radości, czasem błogosławieństwa. Ten Orszak Trzech Króli już kolejny raz idący przez nasze miasto jest znakiem tego, że chcemy jednoczyć się wokół Jezusa Chrystusa, że wspólnie z Nim chcemy iść, chcemy odkrywać radość, która prowadzi nas na cały 2019 rok. Wszystkich serdecznie zapraszam do udziału z naszego miasta, z całej naszej ziemi kutnowskiej. Niech Chrystus będzie w tym uwielbiony, a my odkrywajmy w sobie to, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy przez Niego wezwani do radości, do życia, do nieśmiertelności. Dla Wiadomości Dnia Natalia Gackowska.